Jeszcze mam taką... Jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy od listopada 2001 roku koordynowała Pani pracą Biura Klubu Senackiego SLD-UP? To jest informacja z internetu. Tak. To poprosiłabym, jak wyglądała ta praca. To były 4 lata przed przejściem moim na emeryturę, bo ja jestem już emerytką. Jak wyglądała ta praca? Bardzo interesująco, bo to była organizacja konferencji na przykład dużych, przygotowywanie spotkań klubu senackiego przed posiedzeniami, przygotowywanie, pomoc senatorom w kontaktach z prasą, no i takie działania organizacyjne. To jeszcze jedno pytanie. Czy była członkiem Pani Rady Krakowskiej SLD? Nie, w ogóle nie mieszkałam w Krakowie. Aha, nie, no to być może... Mieszkałam w Warszawie. Byłam członkiem SLD, ale nie jestem. Od kilku lat. No ale w momencie, kiedy rozmawialiśmy w kolejnym, Pani opowiadała sobie, Pani powiedziała, że nie była Pani w żadnej partii, nic niejako. Nie, nie, nigdy tego nie twierdziłam. Poza tym, to nie ma nic do znaczy. Ja to tak odebrałam. Nie. Jestem osobą bezpartyjną, tak, ale wcześniej, jeśli to ma cokolwiek do rzeczy. Nie, ma, oczywiście mamy wolne wybory. Dziękuję bardzo. Trzymajcie Państwo się. Może merytoryczne, Pan Radny Masek, proszę. Proszę Panią, chciałbym tutaj się skupić na materiale, który troszeczkę jest archiwalny z Pani przeszłości. O tutaj, co ja mam, to jest wszystko można znaleźć w internecie. I Pani tutaj przed chwilą powiedziała, że pisała Pani do różnych gazet. Przede wszystkim Pani pisanie było skupione na SLD-a, dawnym PRL-u, prawie że skupione. I z informacji, jakich tutaj na przykład w Józefowie dowiedziałem się, jest Pani bliską koleżanką Pani Jakubowskiej, która wybiła. Czy może Pani przerywać? Pani będziemy na czas i wypowie się Pani, którą niesamowicie Pani Jakubowska forsowała Panią w tych. I ja chciałbym na przykład, dla przykładu tylko, jeżeli rzetelność jest na przykład w redakcji dotychczasowej, to jest 22 września 2006 roku, TBS w ocenie mieszkańców. Wyobraźcie sobie Państwo przypadkowo, Pan Norbert Przyborowski chodzi po DBS-ie, puka do drzwi i otwiera kto? No, Pani Wanda Zagara, przepraszam, że nazwisko. I oczywiście od razu jest pisana doświadczona dziennikarka, wie Pani, i przypadkowo wchodzi. Proszę Państwa, to jest wszystko sterowane. I to tutaj, co ja mam, to z tych informacji, dokumentów, to po prostu Pani nam nie gwarantuje żadnej bezstronności. To jest, określę, to będzie taki PRL-owski powrót do gazu. Bo Pani ciągle zajmowała się pisaniem tylko w Trybunie Ludu. Nigdzie więcej. Ja na przykład mam złe doświadczenia z PRL-u, z komuną. Zawsze z tym walczyłem. Na pewno będę głosował przeciwko Pani o samej kandydaturze. Bo cały czas chciałem doprowadzić do tego, żeby gazeta była wydawana przez dziennikarza bezstronnego, który potrafi rozmawiać i z mieszkańcami, i z radnymi, i z burmistrzem. Tutaj Pani nie gwarantuje nam czegoś takiego, bo coś mogę więcej się spodziewać po SLD. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak tutaj ktoś wcześniej powiedział, każdy ma prawo do swojego zdania. Pani Radna Jakubowska. Przepraszam, a jak miało pytanie? Przepraszam, ja tylko chciałam zadać. Znaczy to chyba nie Pani chciała zadać pytanie? Nie, to nie było pytanie, tylko aha, taka rozumiem. Różna refleksja Pana Radnego. Przepraszam, co ma wspólnego przeszłość Pani Wandy Zagawa w tej chwili do wydawania naszego czasopisma i do tego, tym czym ma zamiar się zajmować? Bo jeżeli byśmy tak gwałtownie posprowali w życiorysach wielu osób i tu też na tej sali, to może dosprobimy się także bardzo ciekawych informacji. Dziękuję. Pan Radny, proszę. Chciałbym się
pracowała z Trybuną Ludu. Ja może podsumowałbym to jednym zdaniem. Ja znam i utrzymuję kontakty zarówno z ludźmi i z lewicy, z PiS-u, z Platformy i są to ludzie mądrzy i są to ludzie normalni. Dziękuję. Dziękuję. Optymistyczne stwierdzenie. Proszę Państwa, to o czym tutaj na tej sali mówicie, nie było tajemnicą komisji konkursowej. Wszystkie te dane znajdują się w wnioskach złożonych przez wszystkich kandydatów. To, co o czym tutaj mówicie, nie powinno być jakąkolwiek tajemnicą czy odkrywcze, jest wszystko w dokumentach. Pani Zagawa wszystkie napisała. To nie wiem, do czego się robi sensacja, albo próbuje się w jakiś sposób podmiotować. Tylko tyle. Byliśmy w pełni świadomi, widzieliśmy wszystkie papiery. Proszę robić strzał. Dziękuję bardzo. Pan radny. Proszę na swoją. Wydaje mi się, że wypowiedzi tutaj prezentowane nie służą temu, żeby jakieś sensacje odkrywać, tylko żeby tą informacją, którą no, ja na przykład posiadam, prawda, pan Andrzej niekoniecznie, żebyście Państwo z tą informacją wszyscy się zapoznali i podjęli decyzję no, świadomą, mając jak największy, najlepszy obraz jakby tylko dwóch kandydatów, prawda? Znaczy dwóch kandydatów, tak są na temat jednym. Tylko temu to służy, bo to oznacza, że nie jestem tutaj niczym zaskoczony, a pan próbuje się doszukać jakiejś sensacji. Nie ma możliwości.